ha, 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 hi, hi, hi. No i oczywiście nie wiedzieli, więc im wytłumaczył i powiedział, złudzenie apteczne polega na tym, że aptekarz myśli, że jest lekarzem, a nie jest nawet sprzedawcą. O Jezus Maria. I sala zamarzła. No więc ten człowiek przekroczył barierę dźwięku, a... Okay. Rozumiem, że Tomasz dokonał jakiejś światłej zapowiedzi. Tu nie ma żadnych światłych zapowiedzi, okay. Ale mogę ci jedną rzecz powiedzieć. Zdarzyło się tak w roku 2017, że mówiłem spokojnie i otwarcie i wprost, że jestem jednym z dwóch najlepszych konferencjerów w Polsce. I teraz pytanie brzmi, dlaczego nie mogłem powiedzieć, że jestem najlepszym konferencjerem w Polsce? Źle głosowali. Niewłaściwie. No, pomylili się przy liczeniu głosów po prostu. Tak czy owak, chociaż chyba, bo jeszcze chyba o tym nigdy nie rozmawialiśmy, to ja ci serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję, ja tobie również. To miejsce na pudle jest czysto umowne i to, co robimy, nie jest sportem, więc myślę, że nie ma co też się przywiązywać do tego, kto miał złoty, kto srebrny, a kto brązowy medal, a kto go nie miał wcale. Ale było miło popatrzeć na konkurencję i zobaczyć, z kim się tutaj człowiek zmaga. A najlepsze były opisy, ale nie o tym. Ale o konferencjerce owszem, bo to jest tak, że ja tutaj sobie rozmawiam z ludźmi o skutecznym dogadywaniu się. Rozmawiałem z Marzeną o tym, jak my się w duecie dogadujemy. Podejrzewam, że o waszym duecie z Dorotą też byśmy sobie tu mogli z 3 godzinki tak na luzie. Byłoby o czym. Ale ja dzisiaj chcę o tym, co jest naszym chlebem powszednim poza telewizją, czyli właśnie o byciu konferencjerem. O tym, jak ty się, gdy to robisz, dogadujesz skutecznie z ludźmi. Czy ty w ogóle masz na to jakąś receptę? Jestem w tym, co robię, kompletnym naturszczykiem, takim, powiedziałbym, Nikiforem kamery, bo nie potrafię odpowiedzieć na żadne z pytań, które czasami padają w takich rozmowach, czyli na przykład, kto był twoim wzorem telewizyjnym, na kim... No ja wiadomo. No wiadomo, tak. No i Krzysiek Ibisz w buraczkowym garniturze prowadzący Czerpar, nie? Potem drugie pytanie, czy są jakieś techniki pracy przed kamerą, czy można się tego nauczyć. No pewnie są i pewnie można, natomiast ciężko jest przekazać wiedzę, która jest intuicyjna. Trochę tak jak niektórym muzykom, którzy grają od lat na gitarze, a nigdy nie czytali nut, trudno jest zagrać utwór, który byłby zapisany na 5 linii. Ja myślę, że jestem kimś takim, nie wiem, Keithem Richardsem trochę, oczywiście z zachowaniem całej proporcji. Czyli facetem, który lubi... Ma chłopo sobie dobre zdanie, lubi, to mi się podoba. Lubi rock'n'rolla w tym, co robi. O, no to jest porównanie, które z tego się wzięło. Nie dlatego oczywiście, że TVN to Rolling Stonesi, tylko raczej z tego, że facet ma mimo upływu lat i tysięcy wypalonych petów i tysięcy wypitych butelek bourbona, wciąż ten niegasnący uśmiech na pysku, który mówi, lubię to, co robię. Ja mam tak samo. To prawda. Ty wiesz, że ja w ogóle lubię ten temat, lubię tego człowieka, lubię rozmowę o Rolling Stonesach, lubię sytuację, w której wspominam to, zdaje się, z jego biografii, ten opis, gdy oni się spotkali we dwóch w pociągu, mając po kilkanaście lat, jak jechali razem do szkoły i gdy już wysiedli z tego pociągu, to mieli całą gotową koncepcję Rolling Stonesów, która żre do dziś. No to muszę się wycofać z tego porównania z Keithem Richardsem, bo ja zupełnie żadnej koncepcji nigdy nie miałem. Praca w telewizji bardziej mi się zdarzyła, niż o nią zabiegałem i może też dlatego ją lubię, bo to nie jest coś, czego się trzymam zębami, co gdyby nagle uleciało, to byłbym z tego powodu jakoś szalenie smutny. Zawsze się bardziej czułem człowiekiem klawiatury niż kamery, o dziwo. Jak to człowiekiem klawiatury niż kamery? Czyli twoje bankowe wykształcenie wzięło nie, to górę? Nie, chodzi o klawiaturę, czy chodzi o pisanie? Dziennikarską bardziej niż bankową. Zaczynałem od pisania, wiele lat spędziłem pisząc, redagując, siedząc w różnych redakcjach, różnych gazet na tym czy innym stołku, a telewizja zawsze była trochę gdzieś w tle i tak naprawdę wiele lat upłynęło, zanim uznałem, że to jest, wielkie słowo, uwaga, moje przeznaczenie, że proszę. To jest coś, co lubię robić, co chcę robić. A propos klawiatury, chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Ile lat pracujesz w telewizji? Zależy jak na to spojrzeć, no ale powiedzmy, że około 20. Czyli wynika z tego, że być może nasz pierwszy wywiad i ten dzisiejszy dzieli z okładem 20 lat. Pamiętasz, tak może że on miał miejsce? No tak, pamiętam naszą rozmowę, kiedy ja pracowałem w Gali, w Piśmie o Gwiazdach, a ty jako gwiazda TVP przyszedłeś na spotkanie. I spotkaliśmy się w takim miejscu, którego już nie ma i nazywało się chyba Kawka czy coś gdzieś, takiego. Gdzieś na Chorzej, zdaje tak. się, tak. Notabene w okolicy mojego dzisiejszego studia telewizyjnego, Dzień Dobry TVN, które jeszcze wtedy nie było moim studiem.
bo nawet wtedy jeszcze nie pracowałem w TVP, byłem chyba człowiekiem, który wtedy polerował korytarze w MTV. I wtedy absolutnie nie myślałem o tym, że kiedyś jako koledzy z jednej branży usiądziemy i pogadamy, bo jak mówię, telewizja w tamtym czasie nie była mi pisana, nie czułem, że to jest moje miejsce. Odchodzimy niechcący od tematu konferansjerki, ale to nie szkodzi. To wszystko siedzi, wiesz. To i tak musiałeś tak skończyć. Tak, konferansjer, uważam, że dobry konferansjer to osoba, która ma pewną sumę doświadczeń różnych, którymi może żonglować podczas swojej pracy na scenie. Konferansjer musi być wiarygodny, a żeby być wiarygodny, to musi coś przeżyć. Musi mieć historię ad hoc, które może zaserwować swojej publiczności. Musi mieć pewien zasób, anegdot też czasami, żeby zagadać czas, który jest potrzebny, bo na przykład komuś wypiął się kabel z miksera i jest czarny ekran, a miała być prezentacja. Na pewno najgorszym konferansjerem jest aktor, nie mówię człowiek uprawiający ten zawód, tylko aktor, który dostaje scenariusz i próbuje się go nauczyć na pamięć, tak. Odtworzyć coś, co ktoś mu napisał. To jest bardzo niebezpieczne, trzeba przyznać, szczególnie w sytuacjach, gdy impreza, którą prowadzisz, może być pełna niewiadomych zasadzek i pułapek. A propos tych anegdot, o których wspomniałeś, czy ty masz w telefonie albo gdziekolwiek indziej specjalny plik, w którym robisz notatki na temat takich krótkich stories, które możesz wystrzelić spod palca? Raczej staram się najlepsze z nich zapamiętywać. I te lepsze wypierają te gorsze, czyli nie zapisuję czegoś licząc na to, że te najciekawsze opowieści i tak mi się utrwalą. Poza tym myślę, że moją najmocniejszą stroną jest praca sytuacyjna, to znaczy ogrywam rzeczywistość, którą widzę tu i teraz. I dla niektórych sytuacje, które mi się przydarzają, mogą być katastrofalne, bo coś się wali, pali, nie działa, wybucha, ktoś nie przychodzi, nie dojeżdża, nie ogarnia, no to ja w takich sytuacjach czuję się najlepiej, bo uważam, że z tego można jak z niczego zbudować sceniczne czary. Uwielbiam te sytuacje, uwielbiam, gdy wszystko się wali, bo wtedy rzeczywiście widać, po co jest konferansjer. Swoją drogą, ja bardzo lubię to powiedzenie, nie raz, nie dwa wprowadzało dobry nastrój na imprezach. Słynny cytat z Niny Terentjew, zdaje się. O biustonoszu. Tak. To tym, którzy nie słyszeli, to ja teraz zdradzę, że jest jak konferencjer, jest jak biustonosz, niby go nie ma, ale trzyma wszystko, prawda? Ty jesteś zaprzeczeniem tej teorii. Mhm. Czasem, gdy pojawiam się na jakiejś imprezie, którą prowadzę rok po tobie i dowiaduję się, że my tam jesteśmy zmiennikami, to opowiadają mi, że różnica między nami podstawowa polega na tym, że ty zabierasz wszystkich do swojego świata, a ja z kolei sprytnie podłączam się do ich świata. Mhm. I to są dwie zupełnie różne szkoły, ale jedna i druga okazuje się być wydajna i skuteczna, no bo jednak ten walec z nas dwóch się cały czas toczy. I powiedz mi, jak to jest, kiedy ty wchodzisz na scenę i masz publiczność, którą do tego swojego świata musisz porwać, a ta publiczność na przykład nie jest zachwyconą albo opłaconą publicznością mam talent, tylko ludźmi, którzy przynajmniej na początku mają w konferansjera serdecznie w poważaniu, bo się spotkali z kumplami z firmy, bo jest zjazd przedstawicieli handlowych i trzeba ich tam zakręcić. Jak to się robi? Brzmi jak wyzwanie. Według Marcina Prokopa. Znowu nie dam ci żadnej złotej recepty ani żadnego równania na to, jak to robię, bo to zawsze wynika z kontekstu sytuacji. Przede wszystkim staram się wyczuć, w jakim momencie dnia i w jakim momencie samopoczucia są ci ludzie. Czy oni już jedli kolację, czy nie jedli kolacji. Aha. Czy już był alkohol, czy nie było alkoholu. Czy mają przed sobą długie i nudne prezentacje, czy już za sobą. I moment mojego wejścia i sposób wejścia zależy od wyczucia tych wszystkich czynników. Wielokrotnie na przykład zdarzało się tak, to już mówię bardziej o moich wykładach niż o takich typowo konferansjerskich wystąpieniach, gdzie masz scenariusz, że jechałem na taki wykład z myślą, że opowiem o tym, miałem swój scenariusz, miałem swoją prezentację, było to dość precyzyjnie zaplanowane, po czym okazywało się, że grono przedsiębiorców, do których miałem mówić w pewnej knajpie w Mrągowie, to właściciele lokalnych piekarni i lokalnych cukierni, zaproszeni tam przez producenta dodatków do żywności,
którzy są już mocno cyknięci i chcą posłuchać ciekawych, śmiesznych historii o kulisach pracy w telewizji, a nie o filozofii Kaizen, o której ja im chciałem opowiadać, żeby osiągać sukces moimi krokami. I wtedy masz ułamek sekundy na to, żeby zdecydować, czy brniesz w swój scenariusz, czy próbujesz odtworzyć to, co sobie wymyśliłeś, czy rzucasz to wszystko w cholerę, zamykasz komputer i jedziesz z koksem, jak to mówi Janek Borysewicz. Chociaż teraz już tak nie mówi już podobno. Tak nie, teraz Janek naucza tak. I stał się nauczycielem. Z wodą źródlaną teraz jedzie. Tak, i dobrze mu to wychodzi. I na zdrowie. Natomiast tu znowu wracam do tego tematu, który poruszyłem wcześniej, czyli tych historii. Ja na przykład, w przeciwieństwie do ciebie, mam w iPhone'ie taki plik puenty genialne i dobre. Mhm. I jak coś się wydarzy, jak ktoś coś powie na scenie, jak padnie zdanie godne uwagi, ja to zapisuję. I później największa przyjemność polega na tym, że co jakiś czas ja to przeglądam, sięgam tam głęboko, sprawdzam i jak coś na przykład się już opatrzy albo już jest słabe, bo widzę, że na przestrzeni lat gdzieś tak jakoś wyblakło, wypłowiało, jest tandetne, to wywalam. Ale jednak ten zbiór jest i to ma dwie zalety, bo po pierwsze zawsze można wykorzystać, przypomnieć sobie tę historię, a po drugie nagle wraca ci pamięć do wydarzeń, których jest tak wiele, że gdzieś tam ci uleci. I to jest jak pamiętnik imprezowy. Natomiast wydaje mi się, że różnica pomiędzy nami polega na tym, że ty w tej szkole, o której dzisiaj rozmawiamy, szkole konferencjerskiej, jesteś bardziej panem od matematyki, a ja jestem panem bardziej plastyki. Panem od plastyki, który tak. siedzi i gryzmoli. I to nie jest określenie wartościujące. To nie jest tak, że nie twoja metoda tego jest gorsza, sposób, moja lepsza. Boże. Albo na odwrót. Nie? Ja po prostu mogę powiedzieć, miłe to jest, mamy co inaczej. Mówisz, bo matematyka to królowa nauk. Oczywiście. Ale nie, absolutnie wiem, o co ci chodzi. Ja to też słyszę od ludzi, z którymi my wspólnie pracujemy. Że ta diversity totalna robi robotę. Słuchaj, ale no to jedźmy do sprawy tych ludzi, którzy są wgięci, że tak powiem, nietrzeźwi, czy jak kto woli, pod wpływem. Każdy z nas to przeżył. Czy zdarzyły ci się sytuacje, które były ewidentnie trudne, a w których sprawcą kłopotów był alkohol? Staram się nie dopuszczać do takich momentów, dlatego że, co pewnie też słyszałeś wielokrotnie od ludzi, z którymi wspólnie pracowaliśmy, jestem osobą, która wybitnie szybko znika z imprez, które no prowadzi. No tak, to jest legenda, że twój samochód musi być podstawiony na backstage'u, tak żeby jak najszybciej przodem można do kierunku było jazdy. Tak, tak, Prokop nigdy nie zostaje. Nie zostaje głównie z tego powodu, bo uważam, że rolą konferansjera, przynajmniej tak ją definiuje, jest wykonanie pewnego planu i podzielenie się swoimi zasobami. Te zasoby to jest umiejętność przeprowadzenia widzów przez jakiś tam scenariusz, który mniej lub bardziej wypełniamy sobą. Natomiast nie jest rolą konferansjera bycie małpką w cyrku, która dosiada się do wspólnego stołu z prezesem i konsumuje alkohol z obcymi ludźmi, dlatego że prezes chciałby takie trofeum przedstawić swoim gościom. Uważam, że to nie jest coś, co chciałbym robić. No a po drugie, ludzie, którzy już przekroczyli pewien Rubikon nieśmiałości po tym, jak wyrównali proporcje krwi i alkoholu, nagle zaczynają stawać się dość przykrzy i dla nich stajesz się zwierzyną, którą koniecznie muszą upolować ze swoim telefonem komórkowym. Niezależnie od tego, czy masz na to ochotę, czy nie, selfie jest absolutnie podstawą. Co w twoim przypadku ich celu. Może jeszcze obfitować zbyt intensywnym kontaktem fizycznym, bo się chcą wspiąć na ciebie, żeby... Jak wiewiórka na wysokie drzewo, tak. Też się pojawiła w kadrze. Ale to jest stage one. A stage two, czyli ten drugi etap, jest jeszcze bardziej niebezpieczny, dlatego że mam wrażenie, że pod wpływem wielu ludziom uruchamia się źle rozumiana otwartość i oni uzurpują sobie prawo do tego, żeby wprost powiedzieć i zrecenzować, co sądzą, czy o tobie, czy o twoich kolegach, czy o miejscu, w którym pracujesz, tak jak to robią, gdy cię oglądają w telewizji. Nagle zaczynają mówić to do ciebie i każdy to ma, każdy to bez względu na stopień popularności jest na to narażony i ja na przykład dlatego staram się też nie być tą małpką w cyrku. Wiem, że wśród naszych kolegów czy koleżanek są osoby, które to lubią, które autentycznie po skończonych zawodach, że tak powiem, na scenie lubią sobie pójść w tango z ekipą, która ich tam zatrudniła. Natomiast myślę, że obydwaj mamy podobnie w tym względzie, że
prowadzimy programy śniadaniowe, które wymagają od nas pewnej trzeźwości umysłu. Przez bite 3 godziny. Tak. I nie wyobrażam sobie zostania na imprezie, nie wiem, do północy czy do 1 w nocy, w momencie, kiedy następnego dnia wstaję o 4:30, żeby poprowadzić program Dzień Dobry TVN. No to by było już skrajnie nieprofesjonalne. I nie chciałbym nawet tego. Pamiętam, że wiele lat prowadziłem dość mało higieniczny tryb życia, jeśli chodzi o bycie konferansjerem, bo jeździłem po całej Polsce, wracałem po nocy gdzieś tam skulony na tylnym siedzeniu. Natomiast zupełnie mi to nie służyło, bo bardzo szybko wyładowywało moją baterię. Więc teraz puenta mojej wypowiedzi jest taka, że biorę rzeczy przefiltrowane przez bardzo restrykcyjny filtr, że tak powiem. Czyli najlepiej mazowieckie, najlepiej do 23:00. Najlepiej też, żeby scenariusz był uzależniony ode mnie, czyli to ja zdecyduję, jak poprowadzę imprezę, a nie narzucony przez klienta. I ileś takich warunków mam, które po spełnieniu powodują, że mówię tak, okej, przyjadę, zrobię. No i nie biorę wszystkiego, bo te czasy już dawno minęły, więc staram się szanować siebie i nie zużywać, nie uprawiać gospodarki rabunkowej na sobie. Okej, bo to jest rzeczywiście duże wyzwanie, spanie na tylnym lub przednim siedzeniu pasażera, znam z autopsji. I jednocześnie prowadzenie samochodu, to nie jest łatwe. To tym bardziej, ale to nogą. Natomiast wiem o tym, bo zdarzało mi się, i pamiętam, że to był moment przełomowy, wracać, kończyć imprezę o 1:00 w nocy w Zakopanem i musieć być na 7:00 w pytaniu na śniadanie. I raz takie coś zrobiłem i później uruchomiłem tryb, o którym właśnie wspomniałeś. Oszczędzanie energii. Tak, ja lubię jeździć samochodem po Polsce, jeśli nie muszę go prowadzić, więc nie ograniczam się do mazowieckiego, ale zacząłem oszczędzać energię, bo to jest tak wyczerpujące. Czasami lubię coś poza mazowieckim również, dobrze, żeby nie było. Natomiast ale sobie nie zmuszaj się, bo nie ja jest obsłużę to resztę. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie jest to coś, co robię z wielką rozkoszą, bo lubię jeździć, kiedy prowadzę ja z kolei, natomiast jako pasażer się czuję zupełnie fatalnie. Może moje poczucie kontroli, że coś wymyka mi się z rąk, zaczyna szwankować i wtedy staje się nerwowy. Nie mogę usnąć i mam różne sensacje, no ale tak, to nie o tym miała być ta rozmowa. Jedziesz na lękach po prostu. Tak. Sam wiem, jak to jest. Natomiast wracam do tematu alkoholowych przygód. Mam zadanie. Tak. Otóż wyobraź sobie, jesteś w naszym drugim miejscu pracy, czyli w hotelu na przykład Narwil, prawda? Bo trzeba przyznać, że tam czasem się wręcz listę podbija. Tak, tam są trochę mniejsze pokoje, ale niech będzie. Tak, i uważaj, stoisz tam na scenie, za zadanie dostajesz zebranie publiczności przed sceną, bo inaczej baj mnie wyjdzie. I musisz to zrobić kulturalnie, wesoło i dynamicznie. Ludzie są o tyle subordynowani, że połowa już jest, ale druga jeszcze się waha, więc nawijasz. I w tym momencie, gdy nawijasz, sprzed sceny, z bezpośredniej bliskości sceny, dobiega do ciebie zdanie składające się z 2 słów. I to zdanie brzmi: przestań pieprzyć! To i tak delikatnie powiedziane. Co robisz? Zawsze uczono mnie, żeby z twojego przeciwnika uczynić sojusznika. To jest metoda, którą wykorzystują też nauczyciele w klasie, którzy mają łobuza z ostatniej ławki tego przysłowiowego. Nie da się go oswoić, próbując go przekrzyczeć albo próbując go ukarać. Trzeba go oswoić, trzeba z niego zrobić swojego asystenta. Więc ja zwykle taką osobę wyciągam na scenę i robię z niej swojego współtowarzysza, dając mu jakieś zadanie. Typu, niech pan tutaj nie pokrzykuje, tylko niech pan trzyma mi scenariusz, bo ja teraz będę musiał wykonać kilka zręcznych ruchów i nie mam ręki trzeciej, więc pan będzie trzymał. Zatrudniasz go, krótko tak, mówiąc. Człowiek czuje się wyróżniony, czuje się potrzebny, czuje nagle, że no, skoro jest w mojej drużynie, to już nie może krzyczeć do mnie, żebym spieprzał, bo przecież jesteśmy teraz razem teamem. To jest pierwsza metoda. No a druga metoda, taka atomowa, której staram się nie używać, bo to bo nie lubię ludzi ranić, wbrew pozorom, to jest ośmieszenie i upokorzenie takiej osoby publiczne. Tylko że kij ma 2 końce, robiąc coś takiego pokazujesz siebie od dość brutalnej strony. Jako człowieka, który przed chwilą był miłym, cacanym, sympatycznym panem z telewizji, a nagle komuś tak dowalił, że facet się popłakał i zszedł kciuk. I pojawia się pytanie, to która jego twarz jest prawdziwa? Każda. Co by zrobił ze mną, gdybym ja na przykład przez nieuwagę zachował się równie niewłaściwie? Też by mnie tak zmieszał z błotem? Więc są metody mniej lub bardziej brutalne, obydwie skuteczne,
Osobiście wolę tę pierwszą, czyli oswojenie człowieka, który próbuje w ten sposób najczęściej zwrócić na siebie twoją uwagę. Ja to wykorzystuję podczas szkoleń, kiedy wchodzę na salę i mam na przykład 12-osobową grupę, którą trzeba czegoś nauczyć, to bardzo szybko orientuję się, rzucając jakieś zdanie, które może wyzwolić emocje, kto jest liderem tej grupy. I od razu go zatrudniam jako sprzymierzeńca po to, żeby mi nie przeszkadzał, tylko żebyśmy razem zaczęli działać. Tu mamy podobnie. Ale oczywiście nie bez kozery zapytałem cię o stwierdzenie, dwusłowowe zdanie, bo miałem taką sytuację. Mhm. Dokładnie tam, w tym hotelu, o którym wspomniałem. I wiesz, co ja zrobiłem? Mogę ci powiedzieć. Kiedy usłyszałem, że ta pani tak do mnie krzyczy, to ja zastosowałem sztuczkę, która mi wielokrotnie pomagała, mianowicie powiedziałem, proszę państwa, pani stojąca tu w drugim rzędzie poprosiła mnie właśnie, żebym, cytuję, przestał pieprzyć. Tylko ja nie mogę, dlatego że Beata nie wyjdzie tak długo, póki państwo wszyscy nie pojawią się przed sceną. Więc jeśli mogę was prosić o to, żebyście się tu zjawili, to będzie idealnie. A pani mogę tylko jedno powiedzieć. Na scenie wszystko słychać. No i pani była taka skonfundowana. Czyli trochę ją wykorzystałeś, a trochę upokorzyłeś. Ale starałem się zrobić to tak, żeby słowo upokorzenie nie było adekwatne w całej tej sytuacji. Natomiast to nie jest chęć dania lekcji, ale chęć zaznaczenia, że... Kto ma mikrofon, ten ma władzę. No, jak taka to, jest prawda. To prawda. Jak to mówi nasz wspólny kumpel Radek Kotarski, don't fuck the fucker. I to był sygnał na tej zasadzie. Bo moim zdaniem w ogóle, i tu możemy pójść chyba o krok dalej, nie ma demokracji w wystąpieniach publicznych, a już na pewno w byciu konferansjerem. Ja uważam, że problem wielu konferansjerów polega na tym, że oni prowadząc imprezę cały czas chcą dostosować się do tego kogoś, kto ich zdaniem rządzi. Na przykład do prezesa, do zleceniodawcy. A ja uważam, że jak wchodzisz na scenę i zaczynasz prowadzić event, to ty jesteś szefem, szefem momentu. I to ty rozdajesz karty, bo od ciebie zależy, jaką dynamikę będzie miała impreza, w którą stronę pójdzie, jak ci ludzie będą się czuli. Nie wiem, czy ty myślisz podobnie? Tak, myślę, że najlepiej to zdefiniował swego czasu Jarosław Kaczyński, który na jednej z konferencji PiS-u wyszarpnął mikrofon Zbigniewowi Ziobrze, całkowicie odcinając go od możliwości skomunikowania się z salą i rzucił coś takiego, kto ma mikrofon, ten ma władzę. I to jest święta prawda. Akurat w tej jednej rzeczy zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim. Aha. Po drugie, masz rację też co do tego, że konferansjer często jest człowiekiem nieporównanie bardziej doświadczonym na scenie niż ktokolwiek z firmy, którego zatrudniła, bo ty czy ja robimy takich imprez w roku 10 czy ponad 100, czy tam jeszcze ileś. Natomiast ci ludzie zazwyczaj mają jedną taką okazję w roku. Tak. I to implikuje, że my dużo więcej po prostu na tej scenie i z tej sceny widzieliśmy. Więc jak to się mówi, włączam tryb override i zaczynam ze sceny zarządzać nie tylko sytuacją, ale też poczynaniami agencji, która nas zatrudniła, czy poczynaniami ludzi z firmy. Nie dlatego, że chcę się czuć ważny, tylko dlatego, że wiem, że zrobię to lepiej niż oni, bo widzę więcej, jestem w stanie więcej przewidzieć, wiem, co się może wykrzaczyć i nie ma nic gorszego, jak agencja, która upiera się na pewne elementy albo która koniecznie chce ćwiczyć na próbach pewne elementy typu, którędy będziemy wchodzić na scenę, a ja wiem, że na tej imprezie się wypieprzy nie to, że ktoś nie będzie wiedział, którędy wejść na scenę, tylko to, że na przykład mają kompletnie nieprzeklikaną, nieprzepróbowaną prezentację, która ma iść w tle. No i parę razy takie kwiatki potem musiałem ratować. Jak ratowałeś na przykład? Zapraszamy na scenę człowieka, który ma odebrać główną nagrodę, nie wiem, pracownik roku, ma na imię Bogdan, a za plecami wyświetla się zdjęcie pięknej blondynki, która ma na imię Beata, więc no, cóż innego, pozostaje to skomentować jedynie stwierdzeniem, że w dzisiejszej Polsce wszystko jest możliwe, nie takie rzeczy widzieliśmy. No, Anna Grodzka też wchodziła swego czasu do Sejmu i też ludzie mieli kłopot z oceną. Czyli jedziesz ad personam. Tak, kim jest ta osoba. Ja wiesz, jak ja mam patent na takie sytuacje? Ja wtedy mówię, no myślałem, że ja mam dużą wyobraźnię, ale nijak sobie nie potrafię pani Bożeny teraz wyobrazić na tym zdjęciu, które widzę. No właśnie, tak lub tak, musisz ograć to na śmiesznie, no bo jak zaczniesz, też jest rzecz, której dobry konferencjer moim zdaniem robić nie powinien, choćby się waliło i paliło i choćby tam się to wszystko miało za chwilę rozsypać, to nie możesz wskazywać palcem odpowiedzialnych innych niż ty. Nie powiesz, proszę państwa, no sorry, ale technik nawalił, musimy zwolnić dźwiękowca, on już nie ma tej roboty, no bo wierz to słabe. Wierz mi, że dokładnie od kilku chwil cały czas o tym myślę. Że jak widzę tego typu rzeczy, gdy mają miejsce, to sobie myślę, chłopie, kobito,
pomyliłaś się z powołaniem, to nie to. Zrzucanie z siebie odpowiedzialności, to nie moja wina. O, widzę, że technika dzisiaj troszeczkę nas zawodzi. O, widzę, że światło dzisiaj to chyba nie zaświeci, prawda? Nie, no bardzo Państwa przepraszam, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ja nie wiem. No. I jeszcze ta poirytowana mina. No tak. Tutaj ja zejdę na chwilę, sprawdzę, co się dzieje i wrócę do Państwa. Jesteś na tej scenie po to, żeby pociągnąć sytuację za sobą, cokolwiek by się działo. No pamiętam kiedyś we wspomnianym przez Ciebie Narwilu robiłem imprezę dla jakiejś dużej firmy ubezpieczeniowej, w której to imprezie głównym elementem, na którym agencja długo pracowała, długo go ćwiczyła, była prezentacja multimedialna, która miała rozpocząć całą tę imprezę. Tam na sali siedziało, nie wiem, 2000 osób, jakiś olbrzymi zjazd z całej Polski. I po tej prezentacji multimedialnej dopiero miał wejść prezes, przywitać wszystkich i tak dalej. No i w momencie, kiedy ja się na tej scenie dopiero zacząłem rozpędzać i te prezentacje wywoływać, okazało się, że wywaliło wszystko. Nagle zgasło światło, było totalnie ciemno, jedyne co działało z jakiegoś powodu, bo był podpięty pewnie do jakiejś innej fazy, mój mikrofon. No i w ułamku sekundy wyczarowałem z tego historię pod tytułem: czasami, żeby nastąpiła jasność, najpierw trzeba skąpać się w ciemności, czasami, żeby zobaczyć wyraźne kontury i wyraźne kształty, trzeba przejść przez ciemny tunel, przez Dolinę Zła. Wy w swojej firmie mieliście taki moment. Ostatni rok nie był najlepszy, ale za chwilę, kiedy to wszystko się rozpali i rozjaśni, nastanie światłość, zobaczycie piękną przyszłość. I tak szyję tę figurę, myśląc sobie, że do cholery ktoś ten kabel gdzieś tam za chwilę przepnie i się to wszystko włączy. No ale przez dłuższy czas się nic nie działo, więc stworzyłem całą opowieść i w momencie, kiedy światło się rozpaliło, rozległo się brawa, gdyż wszyscy myśleli, łącznie z zarządem, że tak miało być. Dopiero potem prezes przyszedł do kogoś tam z agencji i mówi: no świetnie to pani wymyśliła, to było bardzo dobre, no szkoda, że nam pani wcześniej o tym nie powiedziała, bo wszyscy myśleliśmy, że coś się spieprzyło. Ale z drugiej strony element zaskoczenia był dobry. Nie, no tak, ale to są dokładnie te momenty. Wiesz, że ja mam wrażenie, że w tej pracy największym źródłem satysfakcji są właśnie takie sytuacje, gdy to wszystko uda się spiąć, mimo że to nie było zaplanowane, mimo że wydawać by się mogło, że świat się wali. Przypominam sobie taką akcję, gdy spektakularna scenografia zbudowana tylko na kilka godzin miała pewne techniczne mankamenty i na przykład schody były obudowane pleksji, która nie była zbyt precyzyjna. I wywoływałem na scenę różnych ludzi, którzy wchodzili. Starałem się kobietom, które chciały podać dłoń, żeby było im wygodniej. Jedna z nich chyba jednak do końca się na to nie zdecydowała, wchodziła i wyobraź sobie, się potknęła. I potykając się, no przyjęła taką, wiesz, postawę w locie i wtedy złapała tę moją rękę. Wydawać by się mogło, wszystko jest już zutylizowane, problemu nie ma, ale zgubiła buta. Kopciuszek. Wiesz, no jak to mówi, dokładnie, jak to mówi Mariusz Szczygieł, bez butów jestem, czuję się nago. I ona, podejrzewam, się tak poczuła. I ja w tym momencie padłem na kolana, złapałem tego buta i mówię do mikrofonu: no i proszę bardzo, mamy kopciuszka. I z tego wszystkiego, zamiast stresu, rozległy się dla niej wielkie brawa. Ja wiedziałem, że to jest jej moment i ona też dzięki Bogu wytrzymała ten stres, szybciutko się pozbierała, ukłoniła, poszła dalej odbierać nagrodę. Ale ja do dzisiaj nie wiem, słuchaj, na czym to polega, że jak są takie sytuacje, to się reaguje w sekundę, a właściwie w ułamkach sekund, pod warunkiem, że się stoi na scenie lub przed kamerą. Nie wiem, czy ty też to masz, bo ja mam wrażenie, że ja w życiu tak poza kamerą, to ja taki szybki nie jestem. Myślę, że masz poczucie odpowiedzialności, że to, co w danej chwili robisz, wisi na tobie. No. Jesteś tym haczykiem, na którym to wszystko jest oparte, bo jeśli ty nie dasz rady, no to nikt nie przyjdzie, cię nie uratuje, na scenie jesteś sam. W telewizji, w programie na żywo mamy ucho, do którego ludzie podpowiadają różne kwestie, ile masz czasu, co jest następne. Tak. Czasami jak ci zabraknie języka w gębie, ktoś ci podrzuci pytanie, no masz jakiś support. A na scenie, na evencie jesteś sam i to jest, myślę, już najwyższa szkoła jazdy, umieć obsłużyć taką sytuację, tak. Nie mając się o co oprzeć. Nawet o scenografię się nie możesz oprzeć, bo często za tobą jest pustka. I przed tobą też. No, pamiętam sytuację w hotelu Anders w Łodzi, gdzie też prowadziłem jakieś rozdanie nagród i kolejne osoby wchodziły na scenę. Tych ludzi było coraz więcej, ta scena nie jest tam aż tak duża i w którymś momencie poczułem, że jestem spychany do defensywy na skraj sceny, no ale mam dość duże poczucie równowagi, w związku z tym oparłem się na jednej nodze, a drugą już właściwie miałem poza krawędzią tego scenicznego linoleum, no i nagle ktoś
z tego poczucia równowagi mnie wytrącił. Ktoś tam odbierający nagrodę o mnie się oparł. I mówiąc, trzymając scenariusz w ręku, spadłem ze sceny, wykonałem w powietrzu salto, spadłem na ziemię, na plecy i z tych pleców prosto stanąłem na nogi, nie przestając mówić. Aha. Przez chwilę zapanowała martwa cisza, a potem takie brawa, jakich w życiu nie słyszałem. Okay. Docenili moje poświęcenie oraz umiejętność gimnastyczną, o którą sam siebie nie podejrzewałem. Potem ktoś nawet nagrał telefonem, jak to zobaczyłem, jak to wyglądało, ta figura wyglądała w obrazku. No powiem ci, jakbym to zaplanował, to w życiu bym tego nie wykonał w ten sposób. Podoba mi się to, jak to zdefiniujesz, że ta siła odpowiedzialności tak napędza w takich momentach, że rzeczywiście dokonuje się rzeczy niemożliwych. Ale jak mówię, idolką moją pod tym względem jest absolutnie Alicja Węgorzewska, która kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, ja miałem 10 lat temu epizod bardzo miły, sympatyczny z Polsatem u Niny Terentjew. I prowadziłem tam tego Sylwestra Polsatowskiego i Ala, słuchaj, idąc na jednym z tych catwalków bocznych, śpiewając Odę do radości, spadła do tego miejsca, gdzie tam są kamery pochowane i ona ani na sekundę nie przestała śpiewać. I to jest zawodowstwo. Czyli no, tak jak z aktorami, z aktorami, którzy jeśli mają powołanie, to twierdzą, że aktor, który nie przyjdzie na wieczorny spektakl, prawdopodobnie nie żyje, bo innego powodu nie ma. Tak mówię. Jest też kilka patentów na oswojenie trudnych sytuacji, na przykład takich, gdzie ty stoisz na scenie i czekasz, aby zespół zainstalował się za twoimi plecami. I czasami trwa to 2 minuty, a czasami dużo dłużej, zwłaszcza jeśli diwa, która ma wystąpić, trefi się właśnie w garderobie i ty masz przed sobą głodną emocji publiczność, a artyści jeszcze nie wychodzą. Ja najczęściej wtedy wcielam się w rolę reportera radiowego, czyli znikam ze sceny, schodzę z mikrofonem na backstage, udaję, że z tym mikrofonem idę do garderoby tej osoby i robię narrację, co właśnie widzę. Właśnie pani Beata, przepraszam Beatko, akurat pierwsza przyszła mi do głowy, w tej chwili... Jest Beata, jesteś dzisiaj gwiazdą tej rozmowy. Tak, wciąga swoje białe kozaki, widzę jak strząsa z nich nieistniejący pyłek, jej rajstopy są już na miejscu, za chwilę jeszcze kilka poprawek, jeszcze 2 pukle do dokręcenia i już do nas idzie. I w ten sposób możesz zagadać 10, 15, 20 minut, słysząc, że publiczność ryczy ze śmiechu, a w tym czasie artysta ma czas, żeby rzeczywiście tam te swoje rajstopy naciągnąć. I najczęściej potem też donoszą mu, że coś takiego dzieje się na scenie, w związku z tym to jeszcze go dodatkowo motywuje, żeby jednak zagęścić ruchy. Więc jak ma się bujną wyobraźnię i brak lęku przed ludźmi, przed mikrofonem i to poczucie, że rzeczywiście jesteś bossem sytuacji, to można czarować niesamowite rzeczy. To prawda. Wiesz co? Mam jeszcze jedną rzecz, którą poznaję, po której poznaję jakość konferansjera. Drobna sprawa. Właściwie kilka drobnych spraw. Między innymi jedno słowo. Mianowicie ja nigdy nie mówię, że pod sceną zebrała się publiczność. Mówię, że przed sceną zebrała się publiczność, bo to pod jest takie wartościujące. Podejrzewam, że ty też tak nie mówisz, bo ani ci wzrost na to, myślę, nie pozwala, bo to już by była gruba przesada, ani klasa, z którą pracujesz. Natomiast ilekroć to słyszę, jak ktoś mówi, że pod sceną toczy, śmoczy, owo, mówię, jednak widać szpy. Czyli ta matematyka z siebie tu wyłazi. Wyłazi matematyka ze mnie. Ale to jest tak, jak kiedyś Stefania Grodzieńska opisała w jednej z książek, że był jakiś wielki artysta z Krakowa, który przyjechał do Warszawy, żeby odebrać nagrodę i ona stała z Fryderykiem Jaroszym, obserwując to odebranie nagrody. On dostał list od prezydenta, czytał go z dumą, wokół niego wianuszek wielbicieli. W pewnym momencie uderzył ręką w ten list i powiedział, proszę bardzo, od prezydenta. I co powiedział Jaroszy do Stefanii? Prowincja. I to są takie, wiesz, takie małe rzeczy, które uważam są istotne i gdzieś wielu ludzi też, może z takim matematycznym podejściem jak ja, może nie, ale oni to zauważają. Czy ty masz coś takiego, co twoim zdaniem świadczy o klasie konferansjera? Pewne nawyki, sposoby bycia, zachowań, których na przykład sam przestrzegasz albo widzisz je u innych? Myślę, że dobry konferansjer powinien balansować pomiędzy pokorą a bezczelnością. Aha. Bo jeśli nie masz w sobie gotowości czasami do otarcia się o bandę, no to będziesz przeciętny, bo nigdy nie pozwolisz sobie na żart, na ogranie pewnej sytuacji, które może być ryzykowne, może być niebezpieczne, może być przez ludzi niezrozumiane albo źle zinterpretowane, a ja bardzo lubię do tej bandy dochodzić. To znaczy wyczuwać taki punkt, do którego mogę dojść, ale po przekroczeniu którego zamiast salwy śmiechu będzie martwa cisza albo buczenie, czego nikt z nas nie chciałby usłyszeć.
słynna historia o złudzeniu aptecznym. Znasz to? Nie. Nie? No to jest historia o tym, jak jeden z naszych kolegów miał wyjść na scenę i w ramach rozluźnienia publiczności, bo dowiedział się, że publiczność, czyli aptekarze, którzy tam siedzą jako zaproszeni goście, bo to dla nich impreza, że oni są totalnie na luzie i z dystansem. No więc wyskoczył tam i zapytał ich, czy oni wiedzą, co to jest złudzenie apteczne. Ha, 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 hi, hi, hi. No i oczywiście nie wiedzieli, więc im wytłumaczył i powiedział, złudzenie apteczne polega na tym, że aptekarz myśli, że jest lekarzem, a nie jest nawet sprzedawcą. O Jezus Maria. I sala zamarzła. Zamarzła, skuta lodem. Więc ponoć później, jak już wychodził na tę scenę, tak wiesz, tup, 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 to tylko stawał przy mikrofonie i mówił, a teraz Kaja. I znikał. No bo co dalej? No więc ten człowiek przekroczył barierę dźwięku, a nie zrównoważył jej pokorą, bo myślę, że jak człowiek się rozepnie pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, to ludzie są w stanie wybaczyć mu wiele. Pokora polega na tym, żeby uzmysłowić sobie, że jednak jesteś tam dla nich, tak. Że to jest ich impreza, nie twoja. Ty jesteś tam oczywiście szefem ceremonii, natomiast tak. To jest ich święto. Oni czekali na to często cały rok, często też powbijali się w różne fikuśne kostiumy, często pamiętające również studniówkę i zakręcili sobie loki u fryzjera. I niektórych to może śmieszyć, no bo nagle te wszystkie panie takie wyrychtowane, a ja na to patrzę z szacunkiem, bo widzę, że oni naprawdę traktują tę imprezę jako coś ważnego. Tak. I dają z siebie to, co mają w sobie najlepszego. Przygotowali się do tego wieczoru, no więc ja również muszę te ich wysiłki docenić, chociażby tym, że cały czas podkreślam, to jest o was, to jest dla was, to jest wasze święto, wy tu jesteście gwiazdami na scenie i to nie jest kokieteria albo kabotynizm, tylko naprawdę tak uważam. Ale z drugiej strony, jak mówię, jeśli chcesz być dobry w byciu osobowością sceniczną, tak to nazwijmy, no bo czasami ta konferencjerka przybiera różne formy, czasami ociera się o stand-up, czasami o wykład, czasami o apel poległych, gdzie odczytujesz kolejne osoby jak z karabinu maszynowego, tak. Bo wchodzą na scenę co sekundę, to musisz być gotowy na to, żeby zaryzykować, żeby rzucić petardą, która może okazać się niewypałem. No, miałem parę też takich sytuacji, kiedy zupełnie nie trafiłem z żartem czy z tekstem i w sposób niezamierzony wywołałem dużą konsternację. Pamiętam najgorszy moment takiego konferencjerskiego wstydu, który nastąpił o 3 sekundy za późno, kiedy prowadziłem jakiś mini wykład dla grupy ludzi z jakiejś firmy finansowej, nieistotne. Moment był szczególny, bo to miała być duża, huczna impreza firmowa, która wypadała niestety kilka dni po katastrofie smoleńskiej. Okay. I klient zdecydował się na to, żeby jednak nie rezygnować z tego spotkania, tylko zmienić formułę. Zamiast zabawy i fikających tancerek na scenie oraz wesołego zespołu, zrobić spotkanie, podczas którego konferencjer wyjdzie, opowie coś o wspólnocie, o wspólnym przeżywaniu, o byciu razem, jakie to jest ważne. Więc się bardzo solennie przygotowałem, ułożyłem sobie cały tekst, który tam miałem do powiedzenia. No i chciałem użyć jakiegoś błyskotliwego porównania i powiedziałem, mając na myśli to, że człowiek nie nauczy się niczego od ludzi gorszych od siebie, tylko może się czegoś nauczyć od tych, którzy są dla niego inspiracją, którzy są lepsi w czymś. Powiedziałem, że ktoś, kto chce latać z orłami, nie może się zadawać skaczkami. I w momencie, kiedy to padło, zrozumiałem, że to nie jest dobry moment na tego typu skojarzenia. Sala zamarła, ludzie patrzyli na mnie, jakbym właśnie podpalił świątynię, no bo wiesz, żałoba narodowa. Okay. Wszyscy we łzach, a koleś tutaj opowiada coś takiego. Nie miałem zielonego pojęcia, co zrobić. W momencie, w którym to usłyszałeś de facto, zdałeś sobie sprawę z tego, co powiedziałeś? 2 sekundy za późno. Jak zobaczyłem, że ludzie nagle zamarli. Oni nie byli tacy w 100% skupieni, trochę szumieli, niektórzy ze sobą gadali. I nagle, jak padło to zdanie, tak jakby ktoś wyssał powietrze z sali. No. I wtedy zrozumiałem, ops, chyba to... Sobie mam aż ciarki. Nie jest dobry moment. Natychmiast empatyzuję z tobą, myśląc, co bym zrobił. Mam ciarki na całym ciele. Jak załatwiłeś sprawę? Opowiadaj. No tutaj wykorzystałem szkołę Joli Pieńkowskiej, tak to nazywam, którą rzadko wykorzystuję. A szkoła Joli Pieńkowskiej polega na tym, że nawet jak ci mucha chodzi po twarzy nie podczas wiadomości, uwagi, jedziesz dalej. Jedziesz dalej. I tu pojechałem dalej. Normalnie ogrywam różne wpadki, bawię się nimi,
żongluje, próbuje je przekuć na jakiś tam swój sceniczny sukces, wykorzystać sytuację, z samego siebie się pośmiać, no ale tu już nie było wyjścia, nie było powrotu. Nawet potem jakieś pismo prawicowe wykorzystało tę sytuację, ktoś tam doniósł do prasy, że taka historia miała miejsce, no i zrobili wielki artykuł o tym, jak to ludzie z TVN-u nie szanują nawet takich momentów w historii Polski, jak katastrofa smoleńska. No jest mi z tego powodu bardzo przykro, nie miałem takich intencji i do dziś jest mi głupio, że padło z moich ust coś takiego, chociaż... Słuchaj, stereotyp przychodzi mi do głowy, ale absolutnie trafny. Niech kamieniem rzuci ten, kto jest bez winy w takiej sytuacji. Każdy, kto dużo pracuje w naszej branży... Będzie miał fuck up, no i trzeba tylko dzięki temu się wnioski wyciąga i koniec. Ale rzeczywiście zmroziło mnie, bo wiem, jak to jest, gdy w momencie, w którym wypowiadasz słowo, słyszysz, co padło i teraz trzeba się jakoś z tego dźwigać. I nasz wspólny kolega, teraz twój kolega z pracy przez wiele lat, mój bardzo bliski kolega z pracy, kiedyś w słowie minuta zamienił jedną literę. Z U zrobił E, gdy opowiadał o starcie promu kosmicznego. I co zrobił? Pojechał szkołą Joli Pieńkowskiej. Po prostu nie zwrócił na to uwagi. I ja do dzisiaj uważam, że gdyby on jakoś się zmitygował, poprawił, wrócił do właściwego słowa, to byśmy wszyscy, a nie tylko w branży, znali tę historię bardzo dobrze. Ale on na zimno, jakby nigdy nic, jechał dalej. Po prostu Piotrek miał to na myśli w danym momencie. To on powiedział. Tak, tak. Niebywałe są to historie. Na koniec chcę ci powiedzieć o jednym marzeniu, które mam. Mnie strasznie wkurza, boli i czasami uwiera, że my jesteśmy tacy dwuklanowi w Polsce. I ta dwuklanowość, że albo jesteś przeciwko, albo jesteś z nami, to jest takie wszystko, musi być jednoznaczne. Efektem, owocem tej klanowości jest to, że na przykład ja, pracując w TVP, nie bywam u ciebie, a ty, pracując w TVN, nie bywasz u mnie. I to nie chodzi tylko o nas dwóch i te dwie stacje, tylko w ogóle stacje tworzą swoje własne światy. A mi się marzy, żeby było tak, żeby ludzie u siebie bywali. Między innymi dlatego cieszę się, że mam własną telewizję, w której możemy sobie siedzieć tutaj i po prostu pogadać. Natomiast tym największym marzeniem chciałbym, żeby w jakiejś słusznej sprawie, pewnie związanej z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują, zdarzyła się rzecz następująca. Żeby bez zapowiedzi w studiu Pytania na Śniadanie pojawiła się para Prokop i Wellman, a w tym samym czasie w studiu Dzień Dobry, żebyśmy się pojawili my z Marzeną. I jakby nigdy nic, żeby po prostu poprowadzić w tym jednym dniu te programy. I bardzo jestem ciekaw zamieszania, które by to wywołało w kraju. Nie boję się, że zdradzam pomysł, dlatego że patrząc realnie na sprawy, to pewnie jeszcze długo się nie uda zrealizować. Ale jak ci się to podoba? No byłoby to interesujące. To by było mniej więcej tak, jakby nagle w meczu Polska-Niemcy w drużynie zza Odry w roli napastnika wystąpił Lewandowski, nie? A Bastian Schweinsteiger zagrałby nagle po stronie polskiej. Myślę, że tak by to było odebrane, bo rzeczywiście ta klanowość w świecie telewizji jest bardzo silna i trochę się czuję, jakbyśmy byli kumplami z dwóch różnych podwórek, którzy muszą spotkać się w przestrzeni eksterytorialnej, bo gdyby ich zobaczyli, że razem siedzą, to za chwilę byłaby wojna. I tak zobaczyli już, no bo to się nagrało. Natomiast trzeba takie precedensy tworzyć. No, nie jesteśmy wrogami. Ja mam wrażenie, że w branży, w której pracujemy poza telewizją, czyli w branży konferansjerskiej, my... Mówię to zupełnie po analizie. Realnie my nie jesteśmy jako tako do końca konkurencją. Dlatego, że tu płodozmian też jest potrzebny. Jest tyle imprez do obsłużenia, że naprawdę że wszyscy się pożywimy. I dzięki temu za tobą się bardziej będzie tęsknić i za mną. Jeżeli czasem pojawi się ktoś inny, to mówię absolutnie w kontekście każdego, kto w tej branży pracuje i myśli sobie, że tam trzeba zęby ostrzyć na kolegów z konkurencji i nie wiadomo jakie środki przedsięwziąć, żeby w ogóle zaistnieć. Szkoda, że w telewizji tak nie ma. Chciałbym, żeby się to zmieniło, bo ja sobie wyobrażam na przykład twój program Olego i rozmowa Olego z tobą u mnie w stacji. Ja wiem, że to jest teraz absolutna abstrakcja, co ja mówię,
ale twoje pojawienie się u mnie byłoby nie lada sensacją, która jednocześnie promowałaby pewnie twój konkurencyjny program. Gdyby na przykład ktoś, kto tak jak ja prowadzi program o dwójce w ramach 50-lecia jubileuszu, pojawił się u ciebie, bo przecież wasi widzowie to też widzowie dwójki, to ci, którzy pamiętają różne rzeczy, to też nikomu by nie zaszkodziło. Czy też mam naiwne, głupie myślenie? Wiesz, no, nawołujesz tak naprawdę do narodowego pojednania dwóch zwaśnionych od lat sąsiadów. My, jako obywatele tych dwóch krajów, możemy sobie podać ręce na moście, na granicy, no ale czy nasze rządy zrobią to samo, to już nie od nas zależy. Ale to nie jest tylko i wyłącznie moja romantyczna wizja, którą sobie stworzyłem. To jest też co bardzo lubię w amerykańskiej telewizji, że u Jimmy'ego Fallona, którego przecież dobrze znasz, pojawiają się ludzie z najbardziej zażartej jego konkurencji. Albo na przykład pojawiają się gwiazdy seriali, które wejdą u konkurencji, ale dla niego są tak atrakcyjni, że się po prostu z nimi gada. Gdybym miał swoją telewizję, to nie byłby to dla mnie problem. No ale nie mam na razie, ty masz, dlatego spotykamy się u ciebie. Dziękuję bardzo. Jak zwykle rąbnąłeś mi puentę, ale dokładnie to chciałem powiedzieć. Bardzo ci dziękuję Przez za tę rozmowę. Przez pięść się wirus nie przenosi, słyszałeś Ponoć to? Nie. Można nawet polizać później. Ja pójdę umyć ręce. Bo wiesz, jednak, ja jesteś TVN-em, trzeba uważać. No i mamy to! Yeah! Rock and roll! Podobało się? Daj łapkę w górę. Subskrybuj i pamiętaj, żeby włączyć powiadomienia.